Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie kosmetyków Avon i na początku chciałabym troszeczkę powiedzieć o sprawach organizacyjnych. Po pierwsze, przepraszam Was za te brzydkie lampki, które są za mną, ale po prostu wiecie, myślałam, że będzie ładnie, że sobie je zapalę, a one puf, spaliły się. Taka złośliwość losu. Po drugie, chciałabym Was też bardzo przeprosić za światło, jakie mam w ostatnim czasie w moich filmikach, ale powoli to naprawiam, ponieważ jestem, że tak powiem, na kupnie lampy i mam nadzieję, że to bardzo poprawi jakość moich odcinków. No i trzecia sprawa organizacyjna to jest w sumie taka, że nie mam okularów, co chyba zdążyliście już zauważyć, ale zrobiłam to tylko po to, żebyście chociaż raz mogli zobaczyć moje oczy, w sensie jak się maluje. No i to by było chyba na tyle, a tymczasem przejdźmy do przeglądu. I jest bardzo dużo pielęgnacji i jest jeszcze jedna ciekawostka, ale to zostawimy sobie na koniec, bo miałabym do Was również pytanie i bardzo mnie ciekawi, jak na to zareagujecie. No, ale nie przedłużamy i zaczynamy. Pierwszą rzeczą jest kosmetyczka, którą można sobie powiesić, można ją sobie złożyć. Ja może najpierw pokażę, jak ona wygląda złożona. Wygląda tak. Możemy ją sobie tutaj powiesić. O, kurde, nie mieści mi się w kadr. Później postaram się Wam jakoś to zmontować inaczej, żebyście mogli zobaczyć w całości, jak ona wygląda, żebyście mogli sobie na przykład ją do czegoś porównać. Albo o, może Wam zrobię, jak ona wisi u mnie w łazience? Może to jest dobry pomysł, jest fajne światło. Dobra, i w każdym razie, co mogę o niej powiedzieć? Myślałam, że ona będzie nieco większa, że będzie szersza. Tak mi się wydawało, przynajmniej tak ona wyglądała w katalogu, tak przypuszczałam, że ona taka będzie. Niestety nie jest na tyle szeroka, na ile przypuszczałam, ale akurat mi to wcale nie przeszkadza. Jedyne, co mi przeszkadza, to te kieszenie. Te kieszenie nie bardzo mnie fascynują, a dlatego, że no, niby tam mamy zdjęcie, niby wiemy, jak to powinno wyglądać i nie powinniśmy być rozczarowani podczas już oglądania zamówionych przez nas rzeczy. Myślałam, że te otwory z zameczkami będą trochę wyżej, w sensie, że to nie będzie w kształcie takiego trójkąta, jak widzicie, tylko że to będzie w kształcie bardziej takiego jakby kwadratu. Już nawet miałam myśli, co sobie tam powkładam, pozamawiałam sobie dużo różnych rzeczy i myślałam, że po prostu sobie je tam włożę i ułatwi mi to sprawę. No niestety tutaj ich nie wsadzę, nie wiem jeszcze konkretnie, co tutaj umieszczę. No nie chcę mi się teraz myśleć na ten temat. No to jest taki drobny mankament tego wszystkiego, bo ogólnie pomysł i zamysł jest bardzo fajny. A dałam za tą kosmetyczkę 44 zł, 45 zł bez jednego grosza. No i plusem oczywiście może być też to, że możemy ją sobie złożyć, ale zwróćcie uwagę na to, że jak ją złożymy, no to tak naprawdę niewiele tutaj zmieścimy. Ale złożyć ją można. Tak się prezentuje kosmetyczka na wisząco. Jak widać, dosyć dobrze utrzymuje rzeczy w środku, nawet takie większe, ale nieco będę się obawiała tutaj dołu, że coś jednak z niej może mi wypaść. Nie będzie miało to stałej podpory. A tutaj Bolek sobie leży i ogonkiem merda. Jedziemy dalej. No to może to. I jest to... A ja mam jeszcze coś, czego tutaj nie przyniosłam. Przyniosę za chwilę. A teraz jedziemy dalej. I mam tutaj czyścik do pędzli. I on kosztował 13 zł, bez grosza. Jest wykonany bardzo porządnie, bardzo solidnie, bardzo mi się podoba. Nie śmierdzi takim chińskim, tanim jakimś silikonem czy plastikiem. Bardzo tego nie lubię. Czyścik, jak widzicie, o, jest dosyć taki sztywny. Możemy oczywiście wsadzić sobie tutaj, o, dwa palce, kciuk, jak nam jest wygodnie i po prostu, no, czyścimy nasze pędzelki. Ja jeszcze go nie testowałam, jest to dosyć tutaj twarde,
Ale to dobrze, że jest twarde. Fajne. Myślę, że taki niepozorny, taki gadżecik, a jednak bardzo, 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 bardzo przydatny, bo musimy często mieć nasze pędzle, żeby nie przenosić na naszą twarz różnych syfów. Dobra, jedziemy dalej. Nie, to zostawię sobie na koniec. O, tutaj mam coś, czym się bardzo zachwyciłam, a się w ogóle nie spodziewałam, że się tym zachwycę. A jest to skrab do ciała o zapachu czekoladowym i ja za niego dałam jakieś grosze, bo ja je kupiłam w ofercie dla konsultantki, ale widziałam, że teraz już w obecnym katalogu można nabyć ten skrab w zestawie z żelem pod prysznic i balsamem do ciała również o tym zapachu w cenie 20 zł. No dokładnie 19,99, no ale kto by się tam szczypał o grosza. I teraz tak, jak ja go powąchałam, to zachciało mi się kakao. Naprawdę, takiego Nesquika w formie espresso. O, o, dobrze to ujęłam. Znaczy, o to mi chodziło, ale nie wiem, jak wy sobie to zwizualizujecie. Tak, ale zapach jest przecudowny, pachnie bardzo czekoladowo, bardzo kakaowo. Tak gdzieś z tyłu wyczuwam nawet zapach taki Nutelli albo masełka tego czekoladowego z Wedla na chwilę obecną. Super, naprawdę, chciałoby się go zjeść. Jest cudowny. On jest przeznaczony, nie powiem na co, ale ja go na rękę nie wywalę, bo nie chcę go po prostu tutaj uświnić, ale jeżeli osoba, która dostanie to, na pewno mnie poinformuje o tym, jak to się sprawdza, no i podzielę się po prostu, będę takim pośrednikiem dla was, jak to się sprawdza. I ja sobie na pewno go wezmę. Tak. Następną rzeczą jest tonik. Zielony tonik. Widzicie? Nie mam okularów i nie mogę sobie poradzić. Tonik głęboko. Wiecie, co się właśnie zorientowałam? Wiecie, co to jest choroba długich rąk? Ja nie widzę, co tu pisze! A w zasadzie powinnam powiedzieć, co jest napisane. Ale właśnie tak to jest. Nieco trochę za wcześnie mnie dopadło, ale no, trudno. Życie takie bywa okrutne. I to jest tonik głęboko oczyszczający pory z wyciągiem z oczaru virginijskiego i eukaliptusa. Domyśliłam się, co tam jest napisane i wam powiedziałam. A tak w zasadzie nie wiem, co tam jest napisane, tak na dobrą sprawę. Jak źle powiedziałam, to na pewno na dole w opisie będziecie mieć sprostowanie. Jest to tonik, który uwielbiam. Naprawdę to jest mój numer jeden wśród wszystkich toników, jakie tylko istnieją, a przetestowałam ich naprawdę masę. To jest mój faworyt i prawdopodobnie się to już nigdy nie zmieni. I on kosztował 7,99. Kolejną rzeczą, i teraz będą rzeczy do włosów, jest to maska do włosów, pełne odżywienie. Kosztuje 8 zł, nie miałam jeszcze tych masek. Miałam maski te z Naturalsa i byłam z nich zadowolona. Stwierdziłam, że tą sobie wezmę po prostu, bo lubię mieć dużo takich rzeczy. W ogóle ładuję tego zawsze na włosy tyle, że o matko boska. Nawet nie chcę mówić ile. No garściami po prostu strasznie dużo tego wylewam na swoje włosy, bo lubię. I jeszcze tego nie włącham, ale pachnie jak szampon, już czuję. Myślę, że się sprawdzi. Taką mam przynajmniej nadzieję. No, to o tym tyle. I kolejną rzeczą, a w zasadzie kolejnymi rzeczami jest to taki zestaw Absolute Perfection. I to jest luksusowy szampon regenerująco-ochronny, 10 korzyści dla twoich włosów. I on wygląda tak. O tak wam pokażę. I z tej samej serii mam również maskę, albo odżywkę. Luksusowa maska do włosów, tak. I ja to zakupiłam także w strefie... Nie. Tak. Tak? Nie. Tak.
Zakupiłam to w strefie konsultantki jako dodanek do katalogu jako konsultantka. O matko, znowu się zaczyna, nie wiem dlaczego, ale jak nie mogę się wysłowić, jak chcę coś powiedzieć, to wiem, o co mi chodzi, mam wszystko już ułożone w głowie, ale jakoś nie mogę tego przenieść na maskę, żeby to z siebie wydobyć i ogarnie mnie wtedy straszny śmiech. Taki wewnętrzny i nie tylko. I włącza mi się właśnie coś takiego głupiego jak teraz. Chciałam coś powiedzieć, ale jednak nie. I to w obecnym katalogu jest przydzielone cenowo tak. No tutaj zapisane wszystko na karteczce oczywiście. Odżywka, czyli to 14 zł i szampon 12 zł. Wszystko jest oczywiście bez grosza, ale nie będziemy się rozdrabniać. I nie miałam jeszcze tej serii, miałam kiedyś ten szampon w czarnej tubie z olejkiem arganowym i miałam również odżywkę. No niestety olejek arganowy moim włosom mówi stanowcze nie. I to bardzo nie i na pewno więcej tej serii nie kupię, a tej jestem po prostu bardzo ciekawa i na pewno wam coś o niej powiem więcej tam kiedyś. Dobra, i ostatnią rzeczą jest, przedostatnią rzeczą, bo jeszcze jest to, to coś. Kredka do brwi Soft Black i mam również ją zaaplikowaną na swoje brwi. Za chwilkę wam zrobię swatch, żebyście mogli zobaczyć, jak ona wygląda. Kredka nie jest całkiem czarna w 100%. Widać na niej, że ma takie bardzo, ale to bardzo delikatne brązowe tony. Jednak na naszych brwiach całkowicie tego nie widać. Możemy sobie ją również delikatnie rozetrzeć. Ja jestem z niej bardzo zadowolona. Jest taka, wydawałoby się na początku, że jest delikatnie tępawa, ale bardzo fajnie się rozprowadza po naszych brwiach, nie zostawia nam żadnych placków, możemy sobie ją dodać dokładnie w tych miejscach, gdzie potrzebujemy, bez obawy, że możemy sobie zajechać jakiś brzydki kresek albo coś. Ostatnią rzeczą w tym katalogu jest cacuszko, które tak w zasadzie sprawił Mateusz, a w zasadzie sama sobie sprawiłam, a on po prostu mi za to, że tak powiem, zapłacił. I to jest... Tadam! Jest to torba. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywa. I co mogę o niej powiedzieć? Torba jest bardzo ładnie wykończona, bardzo ładnie jest uszyta, no, prezentuje się bardzo ładnie, ale bym powiedziała, o, może tak, że myślałam, że ona będzie nieco większa, tak wam powiem, tak przynajmniej wyglądało to na obrazku w katalogu. Dałam za nią 120 zł, znaczy się w sumie nie ja, ale kosztowała 120 zł, ale jest ładna, zgrabna, ja już mam tutaj ją troszeczkę zapakowaną, może nie będę wam pokazywała, co jest w środku. Jestem z niej bardzo zadowolona, jest usztywniana, tutaj pod spodem ma okucia, nie zarysujemy nigdzie, bardzo ładnie się prezentuje. Koleżankom też się podoba i jeszcze ma paseczek, że możemy sobie ją przywiesić przez ramię. No. I to był w sumie mój prezent pod choinkę. I tak. I tak, tak, tak. I teraz chciałabym przejść do rzeczy zupełnie osobnej, odrębnej, a mianowicie zaczęłam zamawiać różne rzeczy na AliExpressie. Zresztą jak zaglądacie na mojego Facebooka, to na pewno wiecie, że AliExpress poszedł w ruch i właśnie dzisiaj przyszła do mnie pierwsza rzecz z AliExpressu, którą zamawiałam, a robiłam zamówienie naprawdę w ciągu jednego dnia, dosyć takie konkretne. Później kolejny dzień i to są różne pierdoły, takie typowo czysto domowe, które mogą nam się przydać, jakieś gadżety kuchenne albo jakieś łazienkowe, no i oczywiście kosmetyki. I pierwsza do mnie przyszła pomadka. Jest to pomadka Habibi Beauty Cosmetics i mam ją zresztą dzisiaj na ustach. Ona wygląda tak. I to jest kolorek 009. Nie pamiętam zbyt dokładnie, jak ona wyglądała na monitorze,
czy to miał być akurat ten kolor, czy nie ten kolor, ale jest według mnie ten kolor trafiony jak dla mnie w 100%. Bardzo mi się podoba. Nie myślałam, że... O, właśnie tutaj jeszcze w środeczku mamy taki ładny napisik. Nie myślałam, że ten kolor aż tak bardzo mi się spodoba, bo jeżeli jak otworzyłam opakowanie i wysunęłam tą pomadkę, to sobie pomyślałam, Boże Święty, co ty, kobieto, kupiłaś, ale jak się nią pomalowałam, to od razu się w niej zakochałam i wiem, że zakupię ją na pewno. Ten kolor na pewno zakupię jeszcze. A z innymi kolorami to nie wiem, wszystko zależy od Was, bo jeżeli będziecie chcieć oglądać taką, powiedzmy, serię, jak, nie wiem, typu jakaś tam Alimania albo jakaś inna, żeby po prostu prezentować, pokazywać Wam, co zakupiłam na AliExpressie. Jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, to bardzo proszę, dajcie mi znać w komentarzu i no w sumie cieszyłabym się chyba, jakbyście chcieli widzieć coś takiego. No, a co mogę powiedzieć jeszcze o tej pomadce? To miała być pomadka matowa. Ona jest taka, bym powiedziała, delikatnie satynowa, ale bardzo przyjemnie się ją nakłada. Na początku myślałam, że ona jest taka, wiecie, że tak... I nie pomaluje się. Ale parę razy przejechałam i ona tak jakby zmiękła pod wpływem ciepła. Ja ją zaaplikowałam po wyjęciu ze skrzynki, także przypuszczam, że ona po prostu mogła być delikatnie zbyt zimna. Ale się rozsmarowuje bardzo fajnie. Na ustach jej praktycznie nie czuć, co też mi się podoba, chociaż niestety odbija się. To mogę powiedzieć, że nie jest zbyt trwała, ale jest fajna. Jak za taką cenę, bo naprawdę ona kosztowała grosze. Ja Wam podlinkuję na dole, będziecie mogli sobie zobaczyć. W ogóle nie spodziewałam się, że chińskie coś za naprawdę śmieszne pieniądze może być zrobione tak ładnie i mieć dużo pozytywnych opinii i komentarzy, bo przed zakupem również czytałam, czy to warto wziąć, czy nie warto, zobaczyć zdjęcia w opiniach, jak to wygląda, żeby się po prostu nie przejechać. No i to by było chyba w sumie na tyle. I tak. Także tak. Bo wiecie co? Bo ja się z Wami nie pożegnałam, tak w ogóle. No, no to teraz się z Wami żegnam i Was całuję. I pa, pa.